nam się rozmnożyły, chciałam powiedzieć rozstroiły, ale nie. Rozmnożyły się nam prezenty. Tutaj będzie dla taty w takiej torbie. Bo nie umiałam tego zapakować w papier. Nutella, bo tata lubi. I rodzinny słoik. Nie, to jest jednoosobowy słoik. I tutaj dla mamy. Taki prezent. Tutaj Bartumi ma tylko, że jest B. Ja jestem S. No i tutaj dla Kajtka. Batu zrobił barszcz. Ładnie wygląda. To będziemy teraz jechać na dworzec. Mamy tutaj walizki. Nie, widać trochę. To nie jest najgorzej. Okej, tu jest zupa z prezentami. To mnie najbardziej przeraża. Był jakiś problem z aplikacją Flixbusa i musieliśmy pokazywać dowody osobiste, że my to my, bo nie było widać w ogóle tego kodu QR. Byliśmy na liście jakby pasażerów, ale my nie mieliśmy jakby dostępu do naszych biletów, coś takiego. Także znowu dziwna sytuacja z Flixbusem, więc zawsze. Dzień dobry. No, zimno jest. No. Chyba jest hala tych tam wlotów i wylotów wyłączona, mi się wydaje przynajmniej. A no dobra, to wchodzimy. Sprawa wygląda tak, że tata po nas jedzie od czasu, kiedy byliśmy we Włocławku. Co było, wydaje mi się, że jakieś 40 minut temu czy coś. I od tamtego czasu jechał za pługiem śnieżnym, tym odśniegowym wującym, no nie? I jechał 20 km na godzinę, przez co dojechał tylko do Gniewkowa. Czyli jeszcze 20 minut drogi ma już, miejmy nadzieję, w normalnym tempie. Ale no, nie zazdroszczę też takiego czegoś. Oho, tata przyjechał. Śniegu, jak tam na drodze było. Bartumi, jakiś zbój cię lubi. Duży zbój mi się przystało. I się na starość tutaj przyjaźń do ludzi włączyła. Ładna jest. To jest z działki. I te ptaszki od nas są. I nasze prezenty tutaj. Jak widzę, jakieś inne też prezenty tam się znajdują. To witam serdecznie, to jest prezent ode mnie z mojej już obecnie byłej pracy. No, widzę, że podobny sposób pakowania. No to chyba jest ta sama firma. No, Send Gift tam było. No właśnie, dokładnie. To więc faktycznie ta sama firma. Ja miałem większy, haha. No tak, no bo ty miałeś w ogóle wykoksowany. Ja się nie spodziewam niczego, wiesz. A. O, Kopernik. O, ciemleczko to może być. No, Spicer. To ciemleczko mnie jara. Chyba wina leśna. I to słabiej niż w zeszłym roku. Tak? No, w zeszłym roku to jeszcze butelki były, jakieś takie rzeczy. Aha, no nie pamiętałem. Mega, mega mnie interesują te sery, co to są, waszej roboty. Tam żubek jeden przeszła. A wiesz, co też tam? To macie dwa żubki? Mhm. Że Oda zrzuciła dzisiaj rano, zrzuciła żubek, ale Pan Jezus zatrzymał się na sermecie? Jest to cud. Jest to przypadek. Stadą, zrobił króliczka. Wizyty u weterynarza.
i położył psa na stół. Ten doktor. I był ciemny, jakiś tam maszynowy, jakiś... I zajrzał mu w oko i mówi, o blady jakiś. A sierści no tak. Wyrożowe i się śmiał. A chodziło o to, że zajrzał mu w oko i że no nie tak. Miał uchylionego dobrze. Kawka, oj, oj. To to jest? To jest kuzynci dla babci. Mariusz. Ładnie robisz bardzo. Ja mam takie biedne. Bartumi. To Bartumi wymyślił kolorowanki. Tak, było zadanie. Z kalendarza. Jak to? No było po kolory i obrazki. Się zrobiło z tego kolorowanie. Polska jest znacznie, jak ktoś to powiedział, że przyszli to płodom jeszcze raz, bo coś jeszcze na bardzo. Teraz? Co robiła u babci, to jest to, co ja zamówiłam u Jarka i on zrobił dodatkową jeszcze taką krumbę jakby. Mama zrobiła mi szarlotkę i ładnie pachnie. Czy jeszcze na chwileczkę, żeby już na wyłączonym, żeby się podsuszyło nie. troszkę? Dobrze wygląda. To są tereny mojej szkoły muzycznej, mojej szkoły, liceum. Tu idziemy. Z tej strony? Z tej strony jeszcze nie mieliśmy. Nie. Miałbyś kluczyk w drzwiach. Jest. Różowy. Różowego nie mieliśmy jeszcze. Jaki ładny. Nie spodziewałam się, że będą śnieżne święta w tym roku, naprawdę. Nastąpiło małe fakupiku, bo okazuje się, że mamy transport zarezerwowany na dzień później niż mamy tutaj nocleg, więc jeszcze nie wiemy, co z tym zrobimy. Batu tu kmini, ja trochę nie ogarniam, bo trochę za mało spałam w ogóle. No, więc jakby coś musimy ogarnąć teraz. Dobra, to jest choinka jakaś hotelowa, ale jest malutka i się nie da za bardzo z nią zrobić sesji w miarę. Tam w ogóle mają wikirię obok, więc też nie chcę przeszkadzać. To dlatego nam dali ten pokój, bo jest dalej niż tamta wigilia. Mają super eleganckie buty. Ale ciekawe, pierwszy raz wigilia w domu u rodziców. Małżeństwem już chwilę jesteśmy, ale... Zawsze wigilie były gdzieś indziej, na pewno nie u rodziców i to jest takie nowe doświadczenie. Nie wiem, czego się spodziewać. Tatko, zbudowali choinkę. No faktycznie, tutaj są cztery gałązki, tak? O, więcej. I to stoi na takim stojaku. Ładnie, wygląda jakby to tu rosło po prostu. Jeszcze te kulki, spoko. A tu co jest na koszyku? Taki mały stroik. Myśmy go mieli u dziadka na drodze. Miałam taką bekę, ja tak kocham wasze vlogi. Jestem największą fanką i z Majkiem po prostu. No jesteśmy przezauroczeni tym kalendarzem adwentowym. Po prostu. I Manik jak spojrzał na to, to mówi, a może zrobimy sobie w przyszłym roku? Ale ja... Co tam, dziecko jest? Nie, to. Czarne. Aha, przepraszam. Ale kot płacze. No to weź go od to nie jest mój. No ale ja cię proszę. Ładnie wygląda. O, i ryba po grecku, to już wiem, gdzie siedzę. Nadal nie słyszałam odpowiedzi. Ale jaka? Jaka? Czy mam nalewać wasz, czy nie? Właśnie wyszedł jasny, więc miałam koncentrat. Dolałam tego koncentratu. Mama ładnie wygląda. Córka jak ładnie wygląda. Ale golfy mamy. Zobacz, mama, mamy golfy. Najgorzej. Golf. Ale marynarka jest. Golf. No tak. No to było od początku. Tak. Przez marynarką. I tak elegancko wyglądać. No właśnie. Pokoju nie opuszczam, nie chcę tak. Aha, no to jest właśnie. To możecie do mnie iść z opłatki. Będziesz wszystko nagrywać. Nie. Króliczek. A, króliczek?
opowiada o tym Ewangelię według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei. Tak, w roku się udał? Ale mam przeczaste brwi, takie białe. W ogóle zobaczcie, jak na bogato, aż dwa miejsca wolne dla wędrowca. No, jeden z nich. Bo wiesz, co chodzi, tak? No właśnie. Klaudia zamówiła taką piękną barwę. To jest panetone. To jest panetone, tak? Z karmelem. O. Tak. A jak Jarek się dowiedział, że jest chora, to jeszcze dał taki malutki prezencik do Santy. A potem, jak już przyniosłam to do domu, napisał do Santy, żeby Santa przysłała do niego znowu młodą, czyli mnie, i dał jeszcze to. Wow. Ja chcę to zjeść, ładnie wygląda. I to mama Jacka robiła i wygląda mega. No, no. Odpakowujemy. A jeszcze wiem, że jest tutaj panetone. Może się schować. Ja totalnie to chcę zjeść, nie? To jest makowiec? Tak. No, to jest makowiec, ale przepięknie po prostu. No. A jak pachnie? Nie pasuje, bo dzisiaj nie może odespać swojego. Ale nie, bo ona może być zła też na to, bo była na stole, żeby zjeść śledzia i mama ją dogoniła i o potem... nie, współczuję ci, kawa. Tak, potem może po prostu było jej przykro i dlatego tak... Nie, to jest pod choinką. A z drugiej strony? Tata. Pod choinką. Tata pod choinką. Ciężkie, chyba tata mówi, że... Tata wiedział, gdzie ma usiąść. Jeszcze nie. Tata wiedział, gdzie ma usiąść. Tato, niech odpakuje. No. A to pokaż. Nie, no dobrze, to poczekam. Nic nie odpakowuje. Tak? Czyli... A przecież to widać od razu, co tata ma. Ja nie patrzyłam. Ja też nie. B. No to... Chyba on jest B. Jest. No nie wiem, to było napisane, no jesteś B. Pili. Taki jesteś. Ella! Dziękuję. Też dziękuję. To jest S jak Stany? No to ja. Tata R? Bo teraz już jest tyle tatów, że trzeba pisać z który. Proszę bardzo. Tatów wam się urodziło. Stany? O. O, jak ładnie. Serdkaczyk. Tu Santa from Santa. To też jest Santa from Santa. I tu jest pod stołem. Dzięki bardzo. Bo to pod stołem. A tu są plasty. Jakby kogoś... A to moje. Zakuło w serce moje. Nie pytam. Tak jest. Pana jeżolotka też mogło coś boleć, nie? Dobrze, to ja jestem operatorem kamery. To jak Squid Game takie. To wszyscy naraz odpakowują, czy jak to jest? Nie wiem. Andrzej! Co? Ale myślałam tutaj o tym, żeby to mieć. W sensie to jest świeczka Andrzej. Co? Do pytania. O, super! Rwale kolejne do uszu. Ale wiesz jakie? To są jakieś kury chyba. Ale super! A to wiesz, to bardziej na ten. Polakot. To jest taka proszka. I ona może świecić, jak wyciągniesz ten papierek. Co? Naprawdę? No, wyciągnij. I powinno tam, nie wiem, coś kliknąć. Jest, chyba tak? Nie, ona powinna świecić. Dobra, to coś pokminimy. Ale fajnie. O, Lalix, olej. Dobra, co to jest? Lalix, olej, to super. Tylko otwórz. No. A super, że mnie wylosowałaś. Miałam wielką przyjemność zrobienia prezentu. O, tata broni.
O, udało się! Właśnie, o to chodziło. Jak tata to zrobiłeś? To jest przycisk. Dusi trzeba. Flaszą elegancki. Chcę przyczepić. Bo ja perfumy i wróżki a ja się bałam. Ja dostałam ten perfum. Ja się bałam, że oni potukli mi flakon. Bo gruchotało, jak się ten obróciło, a to po prostu ma zawieszkę. Jaki ja miałam zawał. To by ciekło jakby. No, ale myślałam, że coś tam jest popsute. A co mama dostała? Ja dostałam kartonik opisany Ela. A tutaj zrobię Ela ciach i już. Się więcej. Co? Się więcej coś. Nie wiem, wodę. Oj. No to się przykleiło. Pysznie, słodko i zdrowo. Krem arachidowy, powidła śliwkowe, krem czekoladowy i powidła truskawkowe. No, dziękuję bardzo, gwiazdorkowi. No, tata nie zacznie. No, ja jestem ciekawa, bo wy już... Oj, chyba tata był grzeczny. O. Co to jest? Bawi się wodą? Malowanka z wodą. Sorry za jakby ten kontent, w sensie to dlaczego to dotyczy. Nie było w salonie. Ale takiej tata nie ma, tata ma kolorowankę. Chodzi o technologię, kiedyś o tym rozmawialiśmy. Że to jest z tych kropeczek, tak? Tak. Tak. Batu, dajesz czadu. Mikołaj był na chorobę, więc nie umiał pakować. Tylko to jest... Co to jest? A to jest tylko pierwsza część prezentu, bo druga jest w Krakowie. Będziesz śpiewać karaoke? Tak, to jest mikrofon. Ale super! No. O ja! Co to ma dytelnik? Dytelnik. Ojejciu, jaki mały się jest sobie. Komiki. Tylko nie jest interaktywny. Nie. Chyba właśnie jest. Są świąt, jeden. Aha, no tak. To jest kod do morelep.pl, żeby sobie kupiły słuchawki. Ale wysiadła nam drukarka. Więc musiałam coś wymyślić, żeby po prostu nie drukować kodu w jakimś punkcie, żeby ktoś sobie nie skorzystał czasem z tego kodu. Więc kupiłam notesik i mu po prostu każdą stronę wypisałam tym samym kodem. No, jakie to słodkie! Musisz opublikować... Dobrego karpia. Musisz opublikować ten filmik dopiero po zakupieniu. Miłego słuchania. W sensie jest! W sensie wszystkiego najlepszego, w sensie świętego spokoju. Żeby Mike Oldfield nie robił kolejnych płyt, które trzeba słuchać. No to jest konieczne. Kocham cię. Buzi. A i świetnie. Kropek gwiazdka. Kropek gwiazdka. Jak wiesz, od Bartka. Widzisz, ja pakowałam ten żon. Ooo, jaki słodki. Co jest? Nagrodę na najciekawszą i najbardziej świąteczną postać w Atlasów. 2021 otrzymuje po podjęciu jednogłośnego werdyktu podjętego przez jury niepowtarzalny serd kauczyk. Gratulacje. Ale super. Wszystkie vlogmasy. I uważam, że serd kauczyk jest najlepszy. Tak, najlepszy. Bo ma tak na Instagramie
jako login. Tak, że się dziobaka mam. Dalej masz dziobaka. To na nowo dziobaka. A to na Instagramu wrzucę najczęściej jakieś śmieszne rzeczy, jeśli mam. A to jest... To jest alien! Ojej, kurwa, są perfumy po prostu, najlepsze perfumy na zimę. To jest taki killer. Jutro w tym będę i będziecie wszyscy padnąć po prostu. Już po pierwszych 5 minutach tego zapachu. Zobaczymy, czy poczuję. Ja marzyłam w ogóle o tych perfumach długo. Czekaj, zbliżymy. Ty miał mnie Baniek z domu? Prawda? Nie. Ile kwarantan musisz mieć, żeby w końcu odpakować? Super. Wow! Ty. Jajo. Nie, to są takie filiżanki, tak? Tak, i talerzyki. Z bogucic. Porcelana. To jest drogie. Bogucice mają drogie wyroby. Cokolwiek by nie było, jaka pokterana, to jest ładnie, firma. Ładnie. Na to zbliżenie? Na to, że tutaj są takie, zobacz, spocony ten jest, takie ma perełki, ten jabłecznik na jest bezie. Piękne. No. Jakbyś ty widziała, jak Ada się odpakowywał wszystko. A ile teraz to... babcia. Temu tu. Babci czas. O, ładny papier. Co? Ładny papier. Prawda? Ładny. Ale pachnie tą mandarynką. To jest zapach. No to na to, ale mniejsze. O kurczę, takie duże to wydanie. Ja mam. Pokaż babcie do kamery. Codziennie. Od 5 lat. Klaucia mi takie zakupy. Babcia, pokaż do kamery, tam Kasia. O, super. I co, babcia, robisz codziennie od 5 lat? No muszę czytać. Bo na każdy dzień. Aha. I musisz, babcia, czytać, więc to dostałaś? Tak, to znaczy, że nie miałaś. Bo to jest kalendarz, każdy rok. Okay. A, okej. Okay. Dokładnie. Słowo, okay. Komentarze do tego dnia. W kalendarzu liturgicznym połączone z kalendarzem. Okej. Pisa ten bok jeszcze raz. Proszę, powiedział, że będzie to robić, to co uznałeś? Ach, jej, dziękuję bardzo. Może być. Co robicie? Kalendarz jest chyba dostępny, jeśli, że istnieje specjalna, tak? Ostatni w tym roku. Czekoladę. No i to, co już powtórzyłem? Nauczy się mówić wesołych świąt w różnych językach. O! Dopiero dzisiaj? Tak, czyli po prostu... Tak, czyli... Co masz? Bo wy nie czytaliście, ja potem tak miałam problemy. Prezent do odbioru u... Księżynki. Okej, okay, spoko. Nie, dziękuję. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości... Może wypatruję pierwszej gwiazdki, bo trochę późno już na to. Ludzie idą na pasterkę, a my nie, bo my chcemy spać, a jutro do kościoła pójdziemy jak coś.